Prezentacje artystyczne, badania profilaktyczne, turniej szachowy to tylko część festynu zorganizowanego z myślą o łomżyńskich seniorach. Festyn został zorganizowany tuż po ostatnim w tej kadencji samorządu posiedzeniu Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów. Miasto Łomża wspiera cenne inicjatywy i te inicjatywy organizowane przez członków stowarzyszenia są niezwykle ważne, dlatego, bo integrują one społeczność miasta z osobami z niepełnosprawnością. Warto tego dnia być w Łomży. Łomżyńska Karta Seniora to udogodnienie i zachęta do aktywnego stylu życia. Karta Seniora może nie załatwia wszystkiego, ale jest to forma zaktywizowania osób starszych, które może by i chciały korzystać z niektórych usług, z niektórych wydarzeń, gdzie odpłatność za nie była dość wysoka. Wiadomo, przy skromnym budżecie seniora każda złotówka jest przez nich liczona, a tutaj te firmy, które przystąpiły jako partnerzy do Karty Seniora, oferują ulgi, niektóre 5%, ale niektóre 50%. Konieczne jest codzienne, systematyczne wsparcie dla seniorów, powiedziała socjolog Agnieszka Muzyk. Należy podejmować wiele inicjatyw, które wyjdą naprzeciw oczekiwaniom tejże grupy. Z jednej strony są to rzeczywiście te wydarzenia, które zapewniają spędzanie wolnego czasu, ale seniorada jest pewnym wydarzeniem jakby jednorazowym, incydentalnym w skali roku. Bardzo istotna jest systematyczna troska o seniorów, taka codzienna. I taką troskę chociażby miasto przejawia w postaci Senior Plus, które miałam okazję uruchamiać przy współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ogromnej pomocy pani minister Elżbiety Rafalskiej. Tam seniorzy znajdują jakby codzienne zajęcia, codzienne zagospodarowanie i wolnego czasu. Organizowana od kilku lat Łomżyńska Seniorada znalazła się w finale konkursu Podlaska Marka Roku. No niestety nie udało się tej inicjatywie zdobyć pierwszego miejsca, ale w finale była i trzeba po prostu to też osobiście zobaczyć, tego doświadczyć, ale też jako Polskie Stronnictwo Ludowe wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom seniorów. Mówimy o projekcie obywatelskim, projekcie ustawy Emerytura bez podatku, bo jest to realne podniesienie dochodów seniorom, emerytom, rencistom, ci, którzy płacili całe życie podatek, gdyby otrzymali właśnie tą emeryturę, podwyższoną wartość podatku, to są po prostu pieniądze dla nich do wydania na leki, na rozrywkę, bo też takie spotkania są bardzo potrzebne. Człowiek samotny to człowiek, który niewiele może zrobić. Człowiek, który wychodzi, integruje się z innymi, znaczy dużo więcej i za to trzymamy kciuki. Gra w szachy, aktywny udział w życiu artystycznym miasta to recepta na zdrowie i długowieczność. Szachy pomagają w leczeniu nie tylko chorób, ale przeciwdziałają. Tym mózg musi pracować, umysł musi być, lepszą pamięć szachiści mają. I jest nawet w Holandii, nie pamiętam jak to się nazywa, jest jakaś taka karta, że lekarz może przepisać szachy dla seniora. Jeżeli ktoś powie, że w Łomży nic się nie dzieje, a w Łomży bulwary tętnią całe wakacje i cały wrzesień życiem, to naprawdę jest tylko domownikiem. W programie festynu znalazły się także warsztaty makijażu, prezentacje kapeluszy oraz ćwiczenia aerobiku. Wszystkie te ćwiczenia są bardzo proste i na pewno każdy z Was pamięta je jeszcze ze szkoły podstawowej. Bo jak widać, nic się nie zmieniło przez te kilka lat, prawda? W tył to samo.